Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry i pasy poproszę oczywiście, bo to ważne, zanim gdzieś ruszymy. Podobno sądy mają być dla ludzi. Mam taką nadzieję, sądy powinny być. Powinny być, dla ludzi to, to, że powinny, to wiemy, ale. A różnie to do tej pory bywało. No właśnie, wymagają zmian. I wczorajsza zmiana zaproponowana to 10 filarów ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Ja bym chciała, żebyśmy przebiegli przez te filary i zobaczyli, czy rzeczywiście to są propozycje wystarczające, bo one były jakoś konsultowane. One były, nie wiem, przebadane, przedyskutowane. To nie jest przypadek, że ta lista 10 punktów, 10 filarów, to jest właśnie tych 10 punktów. No myślę, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości, to przyspieszanie rozpatrywania spraw, to pewnie powinno mieć tych filarów dużo, dużo więcej. No, pan minister zwrócił tu uwagę na 10 zagadnień. Są one bardzo różnej wagi i wymagają bardzo różnego zaangażowania. Niektóre są proste i mogą być zrobione bardzo szybko, inne są bardzo skomplikowane, na przykład cała cyfryzacja, informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, więc mamy tutaj filary, które możemy zrealizować dosyć szybko, w ciągu kilku, nawet podejrzewam, tygodni, a mamy filary, które będą jakby budowane przez kilka lat. No dobrze, to po kolei. Pierwszy filar. Certyfikowani biegli sądowi. Ja słyszałam, że taki biegły sądowy, po pierwsze, ciężko go uchwycić i ciężko go złapać, bo nie wiem, czy prawdą jest, że sędziowie mają swoje grupy na komunikatorach i wymieniają się informacjami, kto ma dobrego biegłego w danym zakresie. Poszukują między sobą. Podobno taki biegły zarabia mniej więcej 32 zł za godzinę. To też nie jest praca, o której taki przeciętny biegły marzy. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że biegły sądowy w tej chwili to jest w założeniu wybitny specjalista z danej dziedziny. No, jeżeli jest ktoś wybitnym specjalistą w jakiejś dziedzinie, to na pewno może zarobić na tak zwanym rynku więcej niż 32 zł za godzinę, więc praca jako biegłego sądowego jest, no musi wykazywać się on sporym patriotyzmem tak naprawdę. Mhm. Musi mieć misję w sobie. Ewentualnie, jeżeli zajmuje się tym, to można go podejrzewać, że może nie ma innej pracy, więc może nie jest tak do końca biegły, więc na pewno tutaj problemem, tak jak i w wielu tych filarach, to będziemy pewnie do tego dochodzić, to są pieniądze. Pieniędzy w wymiarze sprawiedliwości nie ma. Myślę, że rządzący ciągle nie rozumieją, że inwestowanie w wymiar sprawiedliwości to jest inwestowanie w sprawnie działające państwo, a sprawnie działające państwo znowu zapewnia podatki i sprawne funkcjonowanie, więc no, biegli to jako pierwszy filar absolutnie od wielu lat wszystkie środowiska prawnicze i wszyscy sobie zdają sprawę, że to wymaga regulacji, wymaga sprawdzania tych biegłych. No, w tej chwili wpisanie się na listę biegłych sprawia, że w zasadzie jesteśmy w niej dożywotnio, a jeżeli uczyliśmy się pewnych zasad, na przykład ekonomii 30 lat temu, to może to dzisiaj tak. Nasze umiejętności są nieadekwatne, już nie są do rzeczywistości. Adekwatne do tego, co powinniśmy robić. I no, poszukiwanie mechanizmów do zachęcania fachowców i instytucji, też jak proponował pan minister, do bycia biegłym jest tutaj niezbędne. No, to ten filar jest postulatem bardzo dobrym, trafionym i zdiagnozowanym tak naprawdę przez wszystkich. A pierwszym na tej liście przez przypadek, czy nie przez przypadek? Ja myślę, że przypadkowo. To znaczy ja dostrzegam tam ważniejsze elementy. Okay. Kolejność nie ma znaczenia. To jest sprawa też, którą ministerstwo zajęło się już prawie rok temu, więc tutaj można troszeczkę powiedzieć, że jakby już to spodziewalibyśmy się dużo więcej niż tylko prezentacji i tylko konkretnego projektu rozwiązań. No i te rozwiązania w tym zakresie podobno mają się pojawić dosyć szybko. Ta digitalizacja sądów, o czym pan wspomniał, to jest bardzo długi i skomplikowany proces, który odmieniłby na pewno absolutnie funkcjonowanie, ale tutaj nie możemy się spodziewać żadnej zmiany w przyszłym tygodniu. To ile czasu? I właśnie to jest ta zmiana, którą ja szacuję na te kilka lat. Oczywiście digitalizacja musi być mądra, jeżeli tutaj słyszę o skanowaniu akt, to sobie wyobraźmy tą sytuację, że teraz idziemy do sądu i skanujemy akta. Wiadomo, że skany mają dużą objętość, a nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, że wszystko, co wytwarzają profesjonalni pełnomocnicy, radcy prawni, robimy elektronicznie. Czyli piszemy coś na komputerze, skanujemy coś, robimy sobie te elektroniczne akta sprawy, a na końcu musimy to wszystko wydrukować i zanieść do sądu. Sąd to doręcza drugiej stronie, która prawdopodobnie sobie też korzysta z jakichś programów komputerowych, więc pewnie też to skanuje i ma to w formie elektronicznej, bo tak w większości działają kancelarie. Więc mamy tutaj troszeczkę takie martwe koło, gdzie musimy się wykonywać mnóstwo czynności, które są niepotrzebne. To się wiąże tam z kolejnym, chyba ósmym
drugim punktem, który dotyczy portali, więc ja to traktuję szeroko jako po prostu informatyzację wymiaru sprawiedliwości. Musimy sobie zdawać sprawę, że w dzisiejszym świecie w żadnym obszarze nie można funkcjonować bez sprawnych narzędzi, sprawnych programów. Takie programy są. Ja mieszkam przy ulicy Sobieskiego w Warszawie, więc tam przeżywałem przez ostatnie lata duży remont. I teraz słynny tramwaj. Tak, teraz jak słyszę, że będziemy przerabiać i do nowej technologii zmieniać wszystkie systemy, które są informatyczne w ministerstwie, wszystkie rejestry, no to oczywiście jestem przerażony, ale zdaję sobie sprawę z perspektywy czasu, z utrudnień, jakie to będzie generowało, no ale ciągle mam tą nadzieję, że po tej zmianie będzie nam się funkcjonowało lepiej i ten proces musimy rozpocząć jak najszybciej i mądrze. I tutaj też środowiska prawnicze mają gotowe propozycje, rozwiązania, które zgłaszamy w ministerstwu tak naprawdę od lat, co ułatwi sprawę pełnomocnikom, co służy naszym klientom i służy obywatelom naszego kraju po to, żeby ich sprawy były rozpatrywane szybciej. Więc apelowałbym o wsłuchiwanie się trochę też w głosy profesjonalnych pełnomocników, sędziów, prokuratorów, tych, którzy na co dzień działają w wymiarze sprawiedliwości, bo często jest tak, że dostajemy ten prezent, system informatyczny, który naprawdę po krótkim testowaniu czy jego funkcjonowaniu okazuje się, że ma mnóstwo wad, tak. A wystarczyło się z nami spotkać wcześniej i byśmy mogli tego uniknąć. To nie jest coś, co możemy dostać, to jest coś, w czym musimy wszyscy razem pracować i żeby to stworzyć tak, żeby było funkcjonalne. W tej chwili tak do końca nie jest. Tak nie jest. Tutaj czas i ta szybkość to jest coś, do czego praktycznie większość tych punktów zmierza, czyli skrócenie w wielu przypadkach okresu, kiedy te postępowania miały być, a na horyzoncie ich nie widać. Co z tą przewlekłością? Czy tutaj rzeczywiście jest szansa na to, żeby coś zmienić? Bo to, że będzie można skargę złożyć, zresztą można cały czas, no to okej, ale to ja też mogę powiedzieć, że jestem niezadowolona. A z drugiej strony posłuchamy sobie klasyka polskich komedii. Cóż pani szkodzi powiedzieć, że jest pani zadowolona? Jak te skargi na przewlekłość tutaj, jak ten temat i ten filar ma być rozwiązany? Sprawa wygląda tak, że ten nasz klient, którym się opiekujemy, stoi w bardzo długiej kolejce. To taki petent. Jeżeli obejrzy się do tyłu, to nie widzi jej końca. Jeżeli spojrzy do przodu, to ciągle nie widzi tych drzwi do sali sądowej, więc te postępowania trwają bardzo, bardzo długo. Wczoraj w jednym z programów informacyjnych widziałam, wypowiadał się człowiek, który czeka 11 lat. 11. Ja tak sobie teraz... Powiem szczerze, to zamroziło mnie. Zmroziło. Sprawdzałem sobie jak i w swojej praktyce mam taki najbardziej spektakularny przypadek. On dotyczy akurat, pewnie o tym będziemy rozmawiali, postępowań frankowych. I 2 lata czekaliśmy na doręczenie pozwu stronie przeciwnej i wyznaczenie rozprawy, która na początku roku 2024 została wyznaczona na rok 2028. No tak, to wspaniale. Więc tam pewnie też to się trochę będzie wiązało z tą mediacją i z ugodami, bo o tym też pewnie wspomnimy. Ale to pokazuje, że ciężko dzisiaj jest o sprawiedliwość i o szybkość procesu. I oczywiście możemy dyscyplinować sędziów, możemy ponosić większe koszty, bo złożenie skargi może pewnie w dużym zakresie wiąże się z tym, że jakby sąd nam przyzna rację, że postępowanie toczy się za długo. Ale co z tego? Ale zamiast 2000 dostaniemy 3, ale nam nie chodzi o te pieniądze, bo to nie jest to, o co walczymy. Walczymy o to, żeby wyrok nastąpił szybko, sprawnie, był orzeczony przez niezawisły, niezależny sąd, który daje nam pewność sytuacji prawnej. I tego nam brakuje. Nie wiem, czy dyscyplinowanych sędziów jest, wiedząc, jaką mają też sytuację, nie mają asystentów. Mm-hmm. No tak, asystenci to też kolejny temat, tak? Bo jeden asystent na dwóch sędziów. Bo asystent to nie jest pani sekretarka w sekretariacie. Tu wyjaśnijmy, kim jest dokładnie asystent. No to wyobraźmy sobie to na jakichś łatwiejszych przykładach. Na przykład chirurg, czy jakby miał sobie sam przygotować narzędzia, potem je po sobie wysterylizować i sam siebie obsługiwać. No to pacjenta, dużym tak, specjalistą do tego, żeby wykonywać pewne czynności. I tak samo jest z sądami i tak samo jest z pilotami myśliwców. To są specjaliści, od których wymagamy zupełnie czegoś innego, więc nie powinni wykonywać czynności fizycznej, tylko zajmować się orzekaniem i podejmować te decyzje procesowe, które wpływają na obywatela. Więc tutaj zwiększenie oczywiście liczby asystentów na 0,5
pół na jednego sędziego to jest krok w dobrym kierunku, bo teraz jest ich chyba dwa razy mniej, ale powinniśmy dążyć absolutnie do tego i dofinansowywać wymiar sprawiedliwości, żeby każdy sędzia miał tego asystenta, bo od sędziego powinniśmy wymagać tej pracy takiej rzeczywistej, orzeczniczej, podejmowania decyzji. Ale tutaj propozycja wygląda tak, że powinien być jeden asystent na dwóch sędziów. Jak jest w tej chwili, jak to wygląda statystycznie? W tej chwili podobno to jest jeden na czterech, więc tak naprawdę ci asystenci muszą być sobie gdzieś tam wydzierani, muszą ten swój czas dzielić pomiędzy wielu sędziów. A w związku z tym, że sędziowie nie mają po kilka spraw w referacie, tylko po kilkaset, a nawet po kilka tysięcy, no to jest to zdecydowanie za mało. Ruch w dobrym kierunku, ale jeszcze ciągle pewnie niewystarczający. Trzymam kciuki, żeby to rzeczywiście ruszyło od przyszłego roku. Tutaj asystentem może zostać też student prawa, taki już zaawansowany? Czy to jest dobry taka kierunek? Propozycja teraz. Podchodzę do niej z taką olbrzymią rezerwą z tego względu, że my musimy inwestować w tych pracowników i chcielibyśmy, żeby oni zostawali w sądach. A wykształcenie studenta, który wybierze inną drogę, zobaczy, pozna dobrze pracę sądu i pewnie wybierze pracę bardziej komercyjną, pracę w kancelarii radcy prawnego. No tak, szybko ucieknie. Więc nauczy się to, co będzie dla nas jako pracodawców, takich potem studentów bardzo dobre, a być może nie będziemy w stanie go zatrzymać w sądzie ze względów tak naprawdę też finansowych. Proszę powiedzieć, bo mediacje to jest temat, który też pojawia się w tych filarach. Czy tutaj jakość tych mediacji, ona jest dyskusyjna na ten moment, skoro taki filar powstał? Nie zgodziłbym się z tym, że jakość mediacji w Polsce jest zła. Mamy bardzo wielu dobrych mediatorów, mamy bardzo wiele bardzo dobrych ośrodków mediacji, które mają olbrzymią renomę. Problem leży gdzie indziej. To leży problem w tym miejscu, że nie zawsze idziemy do tej mediacji i powinniśmy poszerzać katalog spraw, w których mediacja jest obowiązkowa. To znaczy, zanim pani pójdzie do sądu, to w pewnych kategoriach spraw musiałaby pani skorzystać z mediacji i tam, gdzie jest możliwe osiągnięcie tego sukcesu, jest to też wypychanie spraw z sądu, prawda? Bo dlatego mówimy tu o filarze i dlatego proponuje to minister, że jeżeli coś rozstrzygniemy w mediacji, to ta sprawa nie trafia do sądu. Więc bez wprowadzania takiego przymusu, ale też bez edukacji prawnej na ten temat, bez uświadamiania obywatelom, że to ma taką samą moc jak wyrok, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie sprawy, ale też, że skraca ten proces, tak jak już wskazywaliśmy, że to jest kilka lat. W Warszawie chyba średnie rozpatrywanie jakiejkolwiek sprawy to jest 3-4 lata. Bo w mediacji możemy to załatwić, no, jeżeli nie w kilka tygodni, to w kilka miesięcy, na kilku spotkaniach możemy dojść do porozumienia i rozwiązać ten problem. Bardzo dobrym pomysłem jest stworzenie listy mediatorów i robienie specjalizacji mediacyjnych. To są dobre rozwiązania. O mediacji też, jako radcy prawni mówimy od lat. Musimy poszukiwać te wszystkie reformy, te wszystkie filary i tak nie przyniosą szybko efektów, więc musimy poszukiwać tych dróg polubownego załatwiania sprawy, czyli sądownictwo arbitrażowe, negocjacje biznesowe, mediacje, to absolutnie droga, do której musimy kroczyć. To po to, aby odciążyć te sądy, które tak jak tutaj ustaliliśmy, już są przeciążone, a potem te terminy są coraz dłuższe. Sprawy frankowe to temat rzeka. Od wielu lat rozmawiamy o frankowiczach i o sprawach frankowych. Mnóstwo z nich jest bardzo podobnych. Mimo tego w tym temacie również te terminy i ten czas, to się wszystko bardzo wydłuża. Proszę powiedzieć, co tu mogłoby się wydarzyć? Bo te szybsze rozpatrywanie to jest coś, na co liczą kredytobiorcy, nie wiem, czy banki do końca. Zacznijmy od tego, że pewnie coś takiego jak sprawy frankowe nigdy nie powinno się wydarzyć, trafić do sądu, bo jeżeli państwo, rząd widzi tutaj problem, który wygeneruje pół miliona spraw w sądzie, no to musimy takie rzeczy przewidywać i szukać innych rozwiązań. Tak się w tym wypadku nie stało. Frankowicze udali się do sądu. Frankowicze w tej chwili wygrywają w sądach. Tak. No naturalną rzeczą jest to, że banki bronią się przed tymi sprawami. Tutaj wydaje się, że rozwiązania, które są proponowane, jesteśmy najbliżej nich i one mają być wkrótce przedstawione i mają stanowić pewne rozwiązania proceduralne, gdzie wykonuje się mniej czynności, szybciej i pewne rzeczy robią się automatycznie. Stanowczo jest to możliwe, bo tak jak pani słusznie powiedziała, są to sprawy w dużej mierze jednakowe. To znaczy wiemy, że jakiś bank miał w tym okresie, kiedy udzielał kredytów frankowych, dwa rodzaje umów, więc jakby ten stan faktyczny, stan prawny można ustalić bardzo
bardzo szybko i można bardzo, bardzo szybko przejść do wyroku. No, trwa to długo. Myślę, że są to też sprawy, które męczą sądy, bo sędzia, który orzeka od kilku lat w jednorodzajowych sprawach, tak, to nie służy absolutnie jego rozwojowi i tu tych narzędzi powinniśmy poszukiwać. Wydaje się, że to jest problem, który jest najbardziej przygotowany, jeżeli chodzi o te 10 filarów i tu już wkrótce czekamy na te projekty. Mamy znane założenia, mamy publikacje prasowe, no czekamy na projekt. My jako samorząd zawodowy zawsze opiniujemy wszystkie takie projekty, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości i nie tylko, więc mam nadzieję, że też zostanie to odkorkowane, czyli asystenci sędziów dla sędziów frankowych. No tak, bo myślę, to też te drogi ugodowe są bardzo ważne. No właśnie, te mediacje w przypadku frankowych spraw również, prawda? Bo tych spraw będzie tylko coraz więcej, nie będzie ich na ten moment. Teraz jest taka sytuacja, że banki są w tej trudnej sytuacji, bo wydaje się to przesądzone, że są to sprawy dla frankowiczów wygrane. Ja kilka lat temu proponowałem tutaj jakiś środek i ugody pomiędzy bankami i frankowiczami. Sytuacja frankowiczów się wzmocniła, więc o tą ugodę trudniej. I teraz klient, który wie, że wygra sprawę, fakt, że wygra ją w 2028 roku, tak, ale z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że ją wygra. Jeżeli miałby otrzymać, nie wiem, 50, 70 czy 80% tego, co wygra za kilka lat, no to trudno pewnie jest mu przystąpić do ugody, a to zależy też od jej jakości i od tego, co oferuje druga strona, bo w ugodzie to oczywiście wszyscy czynią sobie wzajemnie ustępstwa, a jeżeli wiem, że mogę sobie policzyć, ile wygram albo ile mi się należy i to dotyczy też nie tylko spraw frankowych, ale spraw na przykład o zapłatę, no to tak naprawdę trochę jestem szantażowany tym upływem czasu i jestem zakładnikiem tego, ile trwa proces i dobrowolnie rezygnuję z tego, co mi się należy w tym momencie, kalkulując to, że zajmie mi to ileś czasu. No i frankowicze to są osoby fizyczne, ale jeżeli chodzi o biznes, no to jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, kiedy ja mogę nie płacić pani za wykonane usługi, wiedząc, że pani to zajmie tyle czasu, że w którymś momencie zostanie pani złamana i jednak pani powie, że dobrze, to pożyczyłeś ode mnie 100 tysięcy, oddaj mi już dzisiaj 80 bez odsetek, bo ja nie chcę na to czekać 5 lat, więc tak nie może, no tak, być, tak, bo, nie może być, bo nie będziemy się to jako państwo rozwijać i nie stwarzamy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a bez tego będzie bardzo źle. Proszę powiedzieć, szkolenia zarządcze dla prezesów sądów, to też jeden z filarów. Czy rzeczywiście one są niezbędne? Co? Nazwam to takim malutkim filarkiem, bo wydawało mi się to oczywiste, że jeżeli ktoś kieruje jakąś instytucją, to jest do tego przygotowany, skoro a tak nie funkcję. Jest? A skoro tak nie jest, to powinno być to natychmiast organizowane, więc te zapowiadane spotkania z sędziami, z przewodniczącymi sądów dwa razy do roku, no to w dobie, kiedy dobrze komunikujemy się elektronicznie, mamy różne systemy, to myślę, że powinno się odbywać przynajmniej raz w miesiącu. A jeżeli chodzi o szkolenie sędziów, to powinniśmy zapewnić im we wszystkich płaszczyznach absolutnie wsparcie, bo bez tego się nie da, a jeżeli szefami sądów są sędziowie, no to pewnie mogą nie mieć kompetencji zarządczych, a one są niezbędne, żeby w dzisiejszej skali funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości funkcjonować, więc to jestem absolutnie za. Postulat do zrealizowania na już. Patrząc na te filary, bo przebiegliśmy większość listy, proszę powiedzieć, który z tych filarów wydarzy się najwcześniej na pana fachowe oko? Ja myślę, że sędziowie wizytatorzy zaczną szybko orzekać. Myślę, że szybko sądy będą się szkolić i te szkolenia z zarządzania są proste do zrobienia, więc są to takie łatwe ruchy, ale które nie są najważniejsze w tym przyspieszeniu realizacji tego naszego procesu sądowego. Najważniejsze są te, jak informatyzacja i tutaj na to bardzo czekamy i chcemy ten proces bardzo wspierać i oczekujemy go bardzo szybko i bez podjęcia tych prac już, to nawet za ten rok, dwa, trzy nie będzie lepiej. Zresztą perspektywa, jeżeli chodzi o realizację tych filarów, właśnie taka jest wskazana przez ministerstwo. No i przede wszystkim uważam, że nie da się zrobić nic bez konsultacji ze środowiskami prawniczymi, bez sędziami, którzy orzekają, bez prokuratorów, bez radców prawnych, bez adwokatów, bo też muszę powiedzieć, że adwokaci mają dokładnie takie same uprawnienia jak radcy prawni. Jesteśmy wszyscy uczestnikami tego wymiaru sprawiedliwości na tym podstawowym poziomie.
poziomie i bez współpracy z nami tego się nie da zrobić. Czyli ten Kowalski odetchnie, ale na razie może tylko odetchnąć delikatnie. Na razie możemy go trzymać za rękę, pocieszać i tłumaczyć, być tłumaczem tych mandrów wymiaru sprawiedliwości, ale pewnie na znaczące przyspieszenie przyjdzie nam trochę poczekać, ale musimy na tym pracować, bo inaczej ono nigdy nie nastąpi. I małymi krokami zmienimy też funkcjonowanie tego wymiaru sprawiedliwości, bo nie czekajmy na wszystko, załatwiajmy te wszystkie elementy w miarę systematycznie i to myślę, że z czasem przyniesie pożądany efekt. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie.